Państwa zapraszam na analizę indeksów. W komentarzu uwzględnię również wykres kontraktu w skali 60-minutowej. Jeśli chodzi o WIG20, popyt cały czas ma tutaj ewidentną przewagę. W piątek co prawda doszło jedynie do naruszenia tej bazowej zapory podażowej 2486,91. Dzisiaj jednak mamy kontynuację ruchu, w efekcie czego indeks zbliżył się do kolejnego węzła 2514,19, gdzie odnotowujemy w tej chwili wzrost presji podażowej. Jednak po tak silnym uderzeniu byków właściwie w każdej chwili możemy spodziewać się jakiejś większej ochoty do realizacji zysków. Z punktu widzenia techniki takie zagrożenie związane z możliwością jakby wyczerpywania się tego niezwykle silnego impulsu pojawiłoby się dopiero w momencie zanegowania strefy 2462-67. Zwracam uwagę na ten przedział wsparcia. Wypadają tutaj liczne wiarygodne zniesienia wewnętrzne Fibonacciego, tak więc można by było rzeczywiście negatywnie odnieść się do takiej sytuacji, gdzie dochodzi do naruszenia ważnego średnioterminowego węzła wytyczonego na bazie 61,8, po czym na rynku odnotowujemy silny wzrost presji podażowej, w efekcie czego przełamywana jest tak zwana pierwsza lokalna zapora popytowa Fibonacciego. Byłby to na pewno sygnał warty przemyślenia. Być może należałoby zmienić w ujęciu intradayowym, krótkoterminowym swoje podejście do oceny krótkoterminowej sytuacji na rynku. Zobaczmy kontrakty. Tutaj sytuacja podobna. W grze pozostaje cały czas przedział 2488,95. On od początku dzisiejszej sesji funkcjonuje jako zapora popytowa. Intuicyjnie czujemy, że jeśli podaż wygra ten pojedynek i notowania zaczną przebiegać poniżej poziomu 88, to automatycznie wzrośnie jakieś prawdopodobieństwo, że podaż będzie dalej z jeszcze większą siłą inicjować swoje działania. Sytuacja by się pogorszyła w momencie zanegowania lokalnej, ale ważnej według mnie zapory popytowej 2467-2470. Również identyczna sytuacja pojawiłaby się jak na indeksie WIG20. Naruszenie ważnej zapory podażowej i przełamanie pierwszej ważnej, potencjalnie istotnej strefy wsparcia. Byłby to sygnał przynajmniej zapowiadający możliwość pogłębienia się ruchu korekcyjnego, choć nie traktowałbym jeszcze takiego wskazania jako sygnału odwracającego cały ten silny impuls popytowy. Indeks DAX. Tutaj mamy do czynienia z silnym ruchem wygenerowanym z przedziału 8048-8075. Widzimy, że konsekwencją tej dominacji byków jest już test niemalże strefy 8358-72, czyli zapory podażowej zbudowanej na bazie 61,8. Spodziewam się tutaj wzrostu presji podażowej, natomiast gdyby bykom udało się sforsować również i ten węzeł, zapowiadałoby to w dość optymistycznym wariancie powrót indeksu w okolice poprzedniego maksimum cenowego. I S&P. W piątek eksponowałem strefę 1643-46. Widać, że ten impuls piątkowy dokładnie tutaj wytracił swój impet, natomiast w tej chwili jednak większe znaczenie przypisałbym przedziałowi 1651-54, chociażby z tego faktu, że wypada tutaj zniesienie 61,8, zniesienie 113% tej ostatniej podfali spadkowej. Jest to zdecydowanie bardziej wiarygodny obszar oporu, więc tutaj należy spodziewać się wzrostu presji podażowej. Jeśli takie założenie nie znajdzie potwierdzenia, w rzeczywistości będzie to niejako automatycznie zostanie wygenerowany sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego za oceanem. Dziękuję bardzo.